Witam. Wracając z zestawu 76085 Battle of Atlantis, bitwa o Atlantydę. Kolejny zestaw z Justice League i przedostatni już. I zaczęliśmy całą falę z filmów The Justice League. Wtedy zrobię krótkie podsumowanie, bo to będzie pierwsza fala, chyba, którą całą zebrałem. No, więc możecie się teraz spodziewać przy okazji przerwy z Ninjago na rzecz DC. No, więc mam tutaj cztery mini figurki. Jedną z nich jest Parademon w kolorze żółtym. Były w dwóch zielony i żółty, żółto-granatowy. Dwóch żołnierzy ochroniawów Atlantydów. O, Guardów, to jest coś w tym stylu. I Aquamana. Jedyny sposób, żeby zdobyć go w tej wersji. Z Justice League. Zaczużone to pudełko. Tak jak kupiłem w internecie, można go, w dniu wydania można było go dostać za około 100, czyli 89 zł. Ja go dostałem za 5 dyszek, bo jest to jest zestaw z 2017. Zestaw zawiera 191-197 części. Brickset pokazuje dwie wersje, jak zawsze. I to wszystko. Jedyną konstrukcją w tym zestawie jest kawałek twierdzy, jakby świątyni, gdzie znajdowało się Motherboards. Więc zapraszam do recenzji. Prezentuję sam zestaw i przejdźmy do figurek. Zaczynając mamy Aquamana. Jest to jedyny sposób, żeby zdobyć go w tej formie, żeby nadruk na twarzy, jak i włosy wystąpiły jeszcze w jednym zestawie. Tak wygląda nadruk z tyłu. Wściekły. Ma on ładny nadruk na plecach, jak i na przodzie. Tak się pracuje z włosami. Sam ma twarz, jak i włosy wystąpiły jeszcze w zestawie z 2018 na bazie filmu Aquaman. Tak się prezentują nadruki na torsie. Są bardzo ładnie zrobione. I możemy przejść dalej do... Tak się prezentują same strażnicy. Mają bardzo ładne nadruki na całych torsach. Hełmy, które wystąpiły ostatnio jeszcze w kolorze srebrnym, jako hełmy Orma. Albo Ocean Mastera, króla Orma. Posiadają na broń harpuny z dodatkowymi elementami, które są dosyć przydatne, więc drobnica, która może się przydać w przyszłości. Od tyłu też mają ładne nadruki. Na ramionach nic, na nogach mają też ładne nadruki na przodzie. Cali są na złoto. Jedną różnicą są ich twarze. Ta pochodzi od Anakina Skywalkera, jeżeli się nie mylę. A ta najprawdopodobniej, bo nie jestem w 100% pewien, pochodzi z Władcy Pierścieni albo Hobbita. Mają alternatywne twarze, oczywiście. Znaczy, że są te postacie prawdopodobnie imienne w obu przypadkach. Tak wyglądają z nałożonymi hełmami. Hełmy zasłaniają część ekspresji, ale żyjmy z tym. Więc tak się prezentowali strażnicy Atlantydzi. I przejdźmy do Parademona. Duży jako antagonista w tym zestawie. Ma on na wyposażenie jak zwykle stud footer. Wszyscy te Parademony tak miały. Bardzo ładne nadruki w kolorze cheat or... Głowa, dłonie i tors są moldowane w cheat orange, jeżeli się nie mylę. Nazewnictwo biorę z fandom Bionicle. A reszta jest w ciemno-niebieskim. Ma on bardzo ładne nadruki, ale niestety trochę za słabe na nogach. Na przodzie też ma ładne nadruki, jak na Henchmana zwłaszcza. I posiadam nakładkę ze skrzydłami, taki winylowy materiał, trochę jak u tych, jak u większości ostatnio smoków z Ninjago. Jeszcze biorąc na plecy, tak się prezentuje nadruk od tyłu. Bardzo ładne to wszystko. I to są figurki. Więc przejdźmy już do zestawu. Jest dosyć mały, ale spróbujmy z niego użyć tyle, ile się da. Odsuńmy część rzeczy. Figurki też. Więc jest to mała konstrukcja świątynia, coś w tym stylu. Mamy kilka naklejek. Tu i tu. To są dwie duże naklejki. Bardzo fajny na duża ilość cegieł.
występuje w tym zestawie. W kolorze Sandrine. Całość jest w kolorze Sandrine i tylko dół jest zrobiony w kolorach Dark Green i Dark Blue. Tutaj mamy jeszcze przewiewy Sand Blue i transparentnego niebieskiego. Wieże można łatwo zestrzelić, ponieważ są na pojedynczych studach przyczepione. Tutaj mamy, coś do czego można przyczepić figurki, żeby zaimitować efekt pływania. Jest to fajny pomysł. To łatwo odpada, jak mówiłem. Cała konstrukcja jest na zawiasach, więc można to zbliżyć albo oddalić. Oddalić na pewien dystans. To jest funkcja zabawowa, którą zaraz się zajmiemy. To są elementy, te białe elementy są świecące w ciemności. Motywem tego jest to, żeby to przewrócić, ale jak mówiłem, zaraz przejdziemy, tak wygląda od tyłu. I sam jeszcze na zestaw składa się coś takiego. Tutaj jest motherboard, jeden z trzech, biały w tym wypadku. I mamy taki mały piedestalik utrzymany w tym samym stylu. I na zestaw jeszcze zawierają się dwa te power blasty, bardzo fajne. Można je przyczepić do, działają na zasadzie, że można je przyczepić do ręki minifigurki. I ściskając można je wystrzelić. Są one zawierane w prawie wszystkich zestawach Super Heroes, w dużej części w każdym razie. I mamy Super Jumper, ale jako że one uszkadzają nóżki minifigurek, a nie chcę sobie uszkodzić Parademona, użyję mojego starego weterana Clone Troopera, który ma zwykłe białe nóżki, których mi specjalnie nie szkoda w tym przypadku. O, można go wczepić. I cel jest taki, że motherboards mam włożyć tutaj. To jest tylko przyczepione na styk. Zestaw posiada pewne problemy, jak mówiłem. Trzeba to włożyć. I potem, jak z łatwością to się udało, możemy spróbować zestrzelić naszym Parademonem. O, udało się. Jeszcze jedna rzecz, problem z tym polega na tym, że teoretycznie trzeba to tak zrobić i w ten sposób zdjąć, ale nadal zostawia to ślady na nóżkach minifigurek z powodu jakiego to jest zbudowane. Więc teraz przejdźmy do podsumowania. Zanim przejdziemy do podsumowania, właśnie mamy instrukcję. Instrukcja ze standardowym nadrukiem z Justice League z tamtego roku. Zestaw zawiera się w dwóch woreczkach. Prosta konstrukcja, jak mówiłem. Mamy reklamę tego, jak funkcji zabawowych i prezentację i reklamę zestawów. Jak widzicie, tutaj nie ma tutaj są wszystkie zestawy z Justice League, więc teoretycznie wracając do początku odcinka, skompletowałem całą falę, ale jeszcze jednej rzeczy brakuje, więc to zrobimy, jakaś reklama i standardowo tył książeczki. Więc czy polecam zestaw? Za oryginalną cenę? Nie, no chyba że bardzo chcecie Aquamana w tej wersji i żołnierzy Atlantydy, ale za cenę 50 zł, za którą jesteście w stanie dostać zestaw na Allegro, jak najbardziej polecam. Zestaw mi się podoba. Ja was żegnam, zapraszam do lajkowania, subskrybowania. Cześć!